Dzisiaj mamy poniedziałek 16 października. Ja mam dzisiaj dzień wolny, nie idę na uczelnię, dlatego stwierdziłam, że to jest idealna okazja, żeby nagrać dla Was takiego daily vloga. Myślę, że będzie to vlog domowy, ponieważ nie mam jakichś większych planów, jeżeli chodzi o wychodzenie, ale za to jest kilka rzeczy, które chciałabym dzisiaj zrobić. Przede wszystkim chciałabym nagrać dla Was ten haul, o którym Wam już mówiłam w poprzednim vlogu. Muszę też zrobić prezentację na jedne z zajęć i być może jak starczy mi czasu, to wezmę się za porządki w szafie, ponieważ nie wygląda to już tam za dobrze. Jak możecie zobaczyć, ja już się trochę ogarnęłam i właśnie za chwilę będę się brała za nagrywanie. Także Was zapraszam do oglądania i zaczynamy! Ja właśnie skończyłam nagrywać film i w ogóle widać, jakie lustro jest brudne. Chciałam Wam pokazać, jak to tutaj teraz wszystko wygląda, bo zdążył się zrobić malutki bałagan w pokoju. Także zaraz się biorę za sprzątanie, bo nie jest za ciekawie. No, ale nagrałam dla Was haul i myślę, że ten film pojawi się w sobotę na kanale najprawdopodobniej. Okej, jest już trochę później, pokój posprzątany. Ja za chwilę siadam i będę edytować właśnie ten haul, który nagrałam. Zostało mi jeszcze tylko dogranie przebitek wszystkich rzeczy, które Wam pokazywałam. Także nie wiem właśnie, czy zrobić to dzisiaj, czy zostawić to na inny dzień. W sumie zobaczę, jak będę stała z czasem. No, także taki mały update. Zrobiłam sobie właśnie kawę i mam jeszcze do niej takie M&M'sy niebieskie. Nie wiem, czy je próbowaliście. One mają jakby taki wafelek w środku. I w sumie nie wiem dlaczego, ale mi smakują trochę takim masłem orzechowym, chociaż tutaj chyba nigdzie nie ma informacji, że to jest masło orzechowe. W każdym razie nie wiem. Wydaje mi się, że chyba w sumie to są najlepsze z M&M'sów, jakie są. Dajcie znać, czy je jedliście i czy Wam smakują. Dałam ostatnio pierwszy odcinek drugiego sezonu Riverdale i właśnie chciałam się podzielić z Wami taką opinią odnośnie właśnie tego serialu, bo jestem ciekawa, czy oglądacie, a pewnie wiele z Was tak. I ja mam mieszane uczucia właśnie co do tego serialu, bo na przykład pamiętam, że jak wyszło Stranger Things, miałam podobnie sceptyczne nastawienie jakby przed rozpoczęciem oglądania tego serialu. Ale jak się już do niego przekonałam, to po pierwszych dwóch odcinkach tak mnie wciągnęło, że pamiętam, że zarwałam wtedy noc i oglądałam Stranger Things po prostu w jedną noc. Natomiast z Riverdale miałam tak, że niby ten serial jest spoko, niby mi się podoba, oglądałam sobie odcinek za odcinkiem, ale to nie było takie wciągające, żebym właśnie chciała poświęcić, nie wiem, cały dzień, albo cały wieczór, albo całą noc na oglądnięcie tego serialu. Tylko bardziej było takie, jak mam wolną chwilę, no to sobie obejrzę odcinek. I nawet teraz, jak wyszedł ten drugi sezon, to jakoś, pomimo tego, że wiedziałam, że on już jest dostępny, to właśnie ten pierwszy odcinek jakoś tak zwlekałam, żeby go obejrzeć, że, no nie wiem, Nie wciąga mnie to jakoś tak. Znaczy podoba mi się, w jaki sposób ten serial jest nakręcony, podobają mi się ujęcia i tak dalej, ale uważam, że jeżeli chodzi o fabułę, to jest obecnie
wiele, o wiele ciekawszych seriali. Też z takim, powiedzmy, wątkiem kryminalnym, ale nie aż tak, no nie wiem, może nie oklepanych, ale kurczę, nie wiem, jakoś mnie to Riverdale tak nie do końca przekonuje. I oglądam, bo oglądam, ale bez jakiegoś takiego szału, nie wiem. Czy wy też tak macie, że na przykład w sumie to się wam podoba, ale jakoś was tak bardzo to nie wciąga? Bo dla mnie to jest po prostu takie dla zabicia czasu, ale nie tak, żebym miała się, nie wiem, poświęcić i całą noc na przykład oglądać cały sezon. Także nie wiem w sumie, od czego to zależy. Ale właśnie są czasami takie seriale, że jak wciągną, to po prostu ma się ochotę nie robić nic innego, tylko je oglądać. No i właśnie tak miałam w przypadku Stranger Things. Też pod koniec, teraz chyba miesiąca wychodzi nowy sezon, także jestem bardzo ciekawa. No ale jak na te Netflixowe produkcje, no to uważam, że nie wiem, no Riverdale... Albo może jestem po prostu na to za stara już, nie wiem. Może tu jest problem. Dajcie znać, jeżeli oglądacie, co uważacie na ten temat. Ja przed chwilą wróciłam ze sklepu i jak mogliście zobaczyć w ostatnim klipie, pokazywałam wam taką szafę z naturalnymi kosmetykami i były tam m.in. kosmetyki firmy Organic Shop. Ja z tej firmy ostatnio jestem bardzo zadowolona i lubię używać tych kosmetyków i właśnie dlatego bardzo się zdziwiłam, że zobaczyłam je u siebie w osiedlowym takim sklepie i to jeszcze spożywczym. Także bardzo się cieszę, będę miała te kosmetyki blisko pod ręką w razie czego. W sumie nie wiem, jak jest dostępnością tych produktów, ponieważ ja swoje zawsze kupowałam w Tesco i wiem, że na pewno one w Tesco są. Ale w Rossmanie chyba nigdy ich nie widziałam, może się mylę, następnym razem sprawdzę, jak będę. W każdym razie bardzo się cieszę, że tutaj u siebie je znalazłam. Właśnie skończyłam sprzątać i wygląda to teraz zdecydowanie lepiej niż poprzednio. Kupiłam sobie ostatnio wosk z Yankee Candle o zapachu białej herbaty. Pachnie przepięknie, tak bardzo świeżo i właśnie takie zapachy lubię najbardziej. I jest on zbliżony do tej świecy, którą tutaj mam na biurku. Tylko, że to jest biała herbata i melon. I właśnie postanowiłam, że kupię sobie ten wosk, ponieważ tej świecy na razie nie chcę palić i raczej ona stoi tutaj na biurku i jest bardziej jako ozdoba. Także fajna taka alternatywa i naprawdę bardzo ładnie. Jest już
20. Ja przed chwilą skończyłam robić prezentację na uczelni i pomyślałam, że już się z Wami na dzisiaj pożegnam, ponieważ chciałabym sobie iść pod prysznic i wyedytować tego vloga. Także jeżeli film Wam się podobał, pamiętajcie koniecznie o zostawieniu kciuka w górę i zasubskrybowaniu kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa! We'll be right back.